Ja dziś pokażę, jak zrobić te placki z cukinii. Też niskowęglowodanowe. Także tak, tu mam cukinię z tartą. Na grubych oczkach, bo to bez problemu, żeby było. No i dodam trochę soli, żeby puściło wody. Teraz dodamy tak. Tutaj najpierw dodam łyżkę mąki kokosowej. Trochę sody. Szczyptę. Tutaj łuskę babki jajowatej. No, może dwie łyżki. Teraz dodamy cukinię. Tu całą cukinię stawię w tej misce. Teraz to zamieszam. Spróbuję zrobić wersję bez jajek. Teraz dodam trochę ciepłej wody. No i całkiem się trzyma nawet dobrze. Można dodać ulubione przyprawy, ale widzę, że się trzyma, no bo w sumie łuska babki jajowatej jest tutaj kluczowa. Ona wszystko ładnie szczepia, chyba nawet lepiej niż jajko. Wystarczy ciepła woda i to, i ona pęcznieje i zaciąga te wszystkie pozostałe składniki. No i takie coś potem nałożę na papier do pieczenia. Tam już przewaliłem, to zaraz pokażę. Teraz zrobimy drugi przepis. To tak, dodamy tym razem mąki konopnej. Odrobinę mąki kokosowej. Łuski papryki kwaśnej. Trochę sody. Teraz to też zamieszać. Dodajemy cukinię. Teraz znowu zamieszać tak. Zamieszam dobrze. Ale tutaj dodam trochę masła ghee stopionego. Teraz dodam jeszcze ciepłej wody. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mąka konopna bardziej da taki inny, lekko orzechowy posmak. Też nie będę dodawał jajka. I obydwa placki dam do piekarnika na 150 stopni. Gdzieś tak, no nie wiem, na 30-40 minut. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj mam ten pierwszy placek, teraz ten drugi. Trzeba trochę widelcem porozrabiać. No, bez problemu się odkleja, nawet naczyń tak nie zabrudzi. I teraz trzeba trochę rozprowadzić ręką, pogniatać. I można piec.
Myślę, że złapię. Tak ze 150 stopni na około 30-40 minut. No i wyjdzie całkiem fajna rzecz, którą można potem jeść. Jaką się lubi, ja najbardziej lubię ze śmietaną. No i zobaczymy.